Dobry wieczór panie pośle. Mam nadzieję, że wszystko w porządku, bo daję panu mówcę i na razie jest pan na słuchaczu. Jako że pan był u nas jakiś czas temu, z tego co dobrze pamiętam, i było wszystko bezproblemowo, mam nadzieję, że dzisiaj też. Warunek jest jeden, znaczy chyba w sumie już teraz tego warunku nie trzeba spełniać, ale dobrze by było, jakby pan był zalogowany na smartfonie. Cześć Bemar, słychać mnie? Krzyż. Cześć, słychać cię? Dobrze, ciebie też. Super. Czekamy. Zaraz zobaczę na DM-ie, czy coś jest. Panie pośle, jeśli mnie słychać, to proszę, może na dole jest to serduszko takie rozwijane z plusikiem i proszę dać kciuk, że pan nas słyszy. No dobrze, to ja wyślę jeszcze raz zaproszenie. Panie pośle, na dole po lewej stronie jest mikrofon, taki symbol mikrofonu i tam jak pan kliknie, to będzie można... O, znowu pan poseł zniknął. Okej. Okay. Musimy chwilę się uzbroić cierpliwość, może nowe jakieś urządzenie i tam już się ktoś komunikuje i mówi co i jak. Czy się słyszymy teraz? Tak, doskonale, świetnie, już wszystko ok. Dobrze, to możemy zacząć w takim razie. Bardzo się cieszę, że się udało naprawić dobrze, startujemy. Dobry wieczór wszystkim, cześć. Słyszymy się w Radio Rebeliant, w Radiu Rebeliant, w projekcie społecznym, gdzie rozmawiamy z politykami i nie tylko Dzisiaj gościmy pana posła Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy. Bardzo się cieszymy z uwagi na to, że Lewica jest rzadszym u nas gościem. To znaczy posłowie z Lewicy, czy nie tylko posłowie rzadko u nas goszczą. W związku z tym w tamtym tygodniu mieliśmy posła Trele, w tym tygodniu mamy posła Gawkowskiego. Super. Bardzo. Ze mną audycję będzie współprowadził Krzysztof. Cześć Krzysztof. I oddaję ci głos, proszę. Cześć. Bardzo. Dobry wieczór. No tak pokrótce przedstawimy pana posła, poseł Lewicy, współprzewodniczący Nowej Lewicy, poseł na Sejm 9. kadencji i może, ponieważ mamy już dużo osób, to może od razu przejdźmy do konkretów, bo spodziewam się, że tutaj może być sporo pytań. Ja może zacznę od jednego, które nurtuje mnie od dawna i kogo mam się zapytać, jak nie współprzewodniczącego, a mianowicie chodzi mi o posłankę Annę Marię Żukowską. Marszałek czy przewodniczący Czarzasty często nawołuje do współpracy, do kooperacji w ugrupowań opozycyjnych, no a tymczasem pani posłanka bardzo często ma bardzo ostre wpisy skierowane przeciwko Platformie Obywatelskiej. No czy to się nie kłóci, no bo stoi w pierwszym szeregu na konferencjach koło przewodniczącego Czarzastego, no a trochę mi się to kłóci jedno z drugim. Czy nie widzi pan tu sprzeczności w tym zachowaniu? Dzień dobry wszystkim. Witam. Kilka sprostowań na początek. Przewodniczącym jestem klubu parlamentarnego, ale nie jestem współprzewodniczącym Nowej Lewicy. Jestem wiceprzewodniczącym Nowej Lewicy, więc tak pierwsza rzecz. Druga rzecz, zaczynamy od pytania o Annę Marię Żukowską. Moi drodzy, bardzo proszę, żebyśmy też... Ja odpowiem na to pytanie, tylko nie zadawajcie mi pytań, zapraszcie osobę, a jak nie przychodzi, no to nie zadawajcie mi pytań, tylko piszcie maile, bo ostatnio naszą rozmowę poświęciliśmy Annie Marii Żukowskiej w 30%, więc z całym szacunkiem ja nie jestem od tego, żeby tłumaczyć, że ktoś coś pisze. Ja na przykład bronię Anny Marii Żukowskiej za to, co pisze, dlatego, że ona pisze, no pokazuje też prawdę. To znaczy, jeżeli pojawiają się na Twitterze, na Facebooku, w różnych mediach wypowiedzi, które pokazują jakieś nieprawdy, albo wskazują, że coś jest niekonkretne, albo dają takie poczucie, że coś Lewica czegoś nie zrobiła, to ona jest po prostu pryncypialna i broni. To znaczy, że broni też atakując czasami, pokazując prawdę, co się nie podoba może ludziom, którzy głosują na Platformę, ale nie zmienia to faktu, że Anna Maria Żukowska jest bardzo lojalną członkinią Nowej Lewicy, a lojalny członek Nowej Lewicy, nawet broniąc partii, uważa, że pryncypialnie najważniejsze jest wygrać z PiS-em i stworzyć nową koalicję, która będzie rządziła po Prawie i Sprawiedliwości. I na Lewicy jest głębokie przekonanie, że to powinna być demokratyczna koalicja składająca się z PSL-u i z Hołowni, i z Platformy, i z nas. Zresztą proponowaliśmy taki pakt senacki, który będzie dawał takie poczucie, że jeszcze przed wyborami dokument zostanie podpisany. No i najwięcej w tej sprawie i najciszej w tej sprawie Platforma Obywatelska, to znaczy nie chcę powiedzieć, że uważa, że to dobry akt takiego pokazania wspólnej drogi. My uważamy, że tak jak byliśmy za wspólną listą, tak, podpisanie takiego dokumentu przed wyborami, na przykład 1 października o poranku przed marszem, na który chcemy iść, w przeciwieństwie do innych partii demokratycznych, byłby czymś super. Więc myślę, że na Lewicy my mamy czyste ręce w sprawie koalicji, współpracy, proponujemy, chcemy, to inni się migają, chowają oczy w piasek, mówią, że nie chcą. Więc w tym kontekście wypowiedzi Anny Marii Żukowskiej są czasami bardzo mocne, ale jednocześnie pokazujące, że to nie jest wina w nas, tylko są inni, którzy jak strusie pochowali głowy w niektórych sprawach, a Lewica, co ma Anna Żukowska mówić, jak nie prawdę o naszym programie? Jak coś jest sprzeczne z tym, co jest w naszym programie, a inni mówią, że tego nie ma, to nas broni po prostu. Ja uważam, że to też trzeba cenić, a nie trzeba tego atakować, bo gdybym miał tutaj wyliczać, ilu Platform posłów atakuje nas, ilu ludzi Platformy, Hołowni czy PSL-u nas atakuje, to i tak uważam, że my jesteśmy tymi, którzy najczęściej spolegliwie mówią współpraca, porozumienie, zgoda, Więc tak na to patrzę. Ja jestem przekonany co do jednej rzeczy. Na opozycji na pewno w lewicy wroga nikt nie będzie miał. My mówimy jasno. Będziemy bronić swojego programu i wartości, ale na pewno nigdy z koalicji z PiS-em, na pewno nie pójdziemy bokiem i na pewno nie będziemy też mówili, że jesteśmy formacją, którą trzeba do koalicji opozycyjnej, przede wszystkim takich partii jak wymieniłem, zapraszać, bo my chcemy w niej być. Więc pytanie bardziej do innych to jest. Więc krótko podsumowując, żebyśmy na to też nie stracili zbyt wiele czasu. Mam przekonanie, że Anna Maria Żukowska jest po dobrej stronie i myśli pozytywnie, ale broni wartości czasem lewicy, a że czasami robi to językiem bardzo mocnym. No to taki ma język i to też trzeba uszanować, bo w polityce mocny język też czasami się przydaje. Rozumiem. Nie zamierzam poświęcać tutaj całej audycji na to jak najbardziej. Dziękuję bardzo za odpowiedź, także nie widzę już dalej problemu tu z tym tematem. Teraz mam pytanie odnośnie już obietnic wyborczych, a mianowicie ostatnio pojawiło się takie wyliczenie obietnic sporządzone dla many.pl, gdzie państwa obietnice zostały wycenione na 270 miliardów złotych. Czy według Państwa ta kwota jest powiedzmy wiarygodna, tylko jest kwestia, nie wiem, struktury na przykład tej kwoty, czy Państwa wyliczenia są inne, czy uważa Pan, że takie wyliczenie, czy takie w ogóle zestawienie może na przykład Państwu zaszkodzić? Generalnie to tak naprawdę nie wiem, skąd się wzięło to wyliczenie, dlatego że nasz program wyborczy łatwo sprawdzić i policzyć. Gdyby ktoś skrupulatnie z takiego many.pl chciał zobaczyć nasz program, to by zobaczył, że każda polska ustawa musi mieć taki część opisu oddziaływania na budżet państwa. To znaczy, jak składasz jakąś ustawę, to musisz w niej wpisać, ile to będzie kosztowało. I każdy to musi zrobić. Lewica złożyła w tej kadencji 200 ustaw. Wszystkie, które dotyczą naszego programu. Od mieszkania, po 35 godzin pracy, po opiekę zdrowotną, reformę podatków, całość tego złożyliśmy. I te wszystkie ustawy wystarczyłoby przejrzeć, albo zadzwonić na przykład do nas, żebyśmy przekazali informacje, ile one będą kosztowały i wszystko by było jasne. Nikt do nas nie zadzwonił, nikt tego chyba nie przejrzał, nikt tak naprawdę nie odpowiedział na pytanie, albo nie zadał sobie trudu, żeby porozmawiać z naszymi ekspertami gospodarczymi, czy to z Dariuszem Sanderskim. Zresztą polecam Wam. Dariusz Sanderski jest doktorem ekonomii, który startuje też z pierwszego miejsca na liście wyborczej w Pile. Zaproście go, porozmawiajcie o tych wyliczeniach. On dokładnie ustawa po ustawie, projekt po projekcie opowie i pokaże, że te nasze wyliczenia są dużo, dużo mniejsze, sięgające 100 miliardów, czyli podobnie jak wszystkich innych sił parlamentarnych, a nie tak jak wyliczyła Manem, bo tak naprawdę musiałbym tutaj powiedzieć, dlaczego tak wyliczyli. Nie wiem, dlaczego tak wyliczyli. Jak my pytaliśmy ich, dlaczego wyliczyli, to powiedzieli, że ich eksperci są w różnych obszarów i te różne obszary zostały w jakiś sposób podzielone na propozycje, które według nich tyle będą kosztowały. Ale według nas w ustawach, które złożyliśmy, kosztują inaczej, więc ja mam inne do tego podejście. Ja uważam, że nasz program jest bardzo racjonalny, dobrze finansowo poukładany, pokazujemy przejście na progresywne podatki, pokazujemy skąd go sfinansujemy, więc bardziej się opieram na tym, co składaliśmy i już jest w lasce marszałkowskiej, a nie na tym, że ktoś po prostu z palca strzelił jakieś liczby. Ale nie obawia się Pan, że to może w jakiś sposób zaszkodzić lewicy, że ktoś może uznać, że takie drogie obietnice, bo przynajmniej nie zauważyłem jakiegoś dementi. Być może było, ale nie... Proszę mnie sprostować, jeżeli było jakieś dementi Państwa oficjalne. Moje wypowiedzi były w tej sprawie. Dokładnie to samo mówiłem, co teraz mówię do Pana. To znaczy mówiłem o tym, że jesteśmy w sytuacji takiej, że łatwo to wszystko policzyć i że koszty naszego programu sięgają 100 miliardów, a nie 250 miliardów. I nawet skontaktowaliśmy się z Wirtualną Polską, wskazując, bo oni też to asygnowali, na to, że łatwo to jest sięgnąć. Powiedzieli, że jak będzie następne wyliczenie, to uwzględnią. Tylko że to jest sianie trochę fake newsów. To znaczy, jak mam to obronić? Co mam zrobić oprócz tego, że to już zostało policzone i wygląda inaczej? To znaczy, obrona przed tym jest taka, jakbyśmy powiedzieli, dlaczego zgwałcił Pan wczoraj dziecko? I odpowiedź jest tak albo nie. Znaczy, jak ja mam z tego wybrnąć? Ani nie gwałciłem dziecka, ani nie byłem wczoraj gdzieś, gdzie go gwałcili. Znaczy, nie wydarzyło się to po prostu. My nie mamy takich wyliczeń, bo mamy to złożone, policzone i jeszcze więcej. przy każdej ustawie jest punkt tam wpisany. No to co można zrobić więcej? Okej. Okay. To jeszcze tylko odniosę się do jednego państwa, który mnie zainteresował punktu z programu, a mianowicie chodzi mi o skrócenie tygodnia pracy do 35 czy 5 razy 7 godzin w tygodniu i wzrost czy zwiększenie płacy za pracę w niedzielę i święta, no w zasadzie w niedzielę i święta, no, i zwiększenie ilości dni urlopu. Proszę mi powiedzieć, no bo w Polsce, no ogólnie rzecz biorąc, w tej chwili wydajność pracy nadal nie jest jeszcze no, za wysoka. Wzrasta, ale no nie jest jeszcze... Co to znaczy jak... nie jest za wysoka, gdyby pan mi wytłumaczył wydajność pracy, że nie jest za wysoka? Jest na przykład zdecydowanie niższa niż w Niemczech. Znaczy Niemcy pracują od nas dużo krócej, o tym pan mówi. Znaczy, no, jeszcze mówię o tym, że my pracujemy 40 godzin tygodniowo. Znaczy, bo powiedział pan, trzeba to doprecyzować. Czy chodzi panu o to, że Niemcy pracują więcej niż Polacy, czy mniej? Nie, chodzi mi o to, że nasza praca nie jest tak wydajna, jak powinna być na tyle godzin, ile pracujemy. No dobra, ale nie wiem, czy pan wie, albo państwo wiecie, że Niemcy pracują od nas 200 godzin mniej rocznie, nawet 270 godzin mniej rocznie. Mnie chodzi o produktywność naszych pracowników, o efektywność pracy. Ale to niech pan mi wytłumaczy, albo ktoś z państwa niech mi wytłumaczy, co znaczy produktywność jest mniejsza. To znaczy, że my w tym okresie 8 godzin pracujemy mniej niż Niemcy? Bo nie rozumiem. Nie, że robimy mniej niż inni. Znaczy, ja nie uważam, że Polacy są leniami, bo z tego, co pan powiedział, wynika, że Polacy są leniami, to znaczy mają 8 godzin pracy i produktywność Niemca jest większa. Ja tak nie uważam. No. Znaczy, no nie wiem. Znaczy nikt mi nie wmówi, że Polacy są mniej produktywni niż Niemcy, czy Francuzi, czy Brytyjczycy, którzy pracują od nas krócej. To znaczy, to jest opowieść pokazująca albo wskazująca na to, że powinniśmy się wstydzić, że Polak jest gorszy. No nie, to ja się na to nie godzę. Znaczy ja nie twierdzę, że ja twierdzę po prostu, że Polak pracuje mniej wydajnie niż... No, nie można powiedzieć, że wszyscy w Europie czy wszyscy na świecie pracują tak samo wydajnie. Jedni pracują na godzinę więcej. Znaczy, ja się fundamentalnie nie zgadzam z tym, co pan powiedział. To znaczy, opowieść o tym, że Polak jest mniej produktywny niż Niemiec czy Brytyjczyk, który też mniej od nas pracuje, jest dla mnie obrażaniem Polaków. Ja się z tym nie godzę. No, znaczy, nigdy się z tym nie zgodzę. Znaczy, to jest według mnie teza, którą można by było wpisać w jakieś takie myślenie o tym, że Polak to jest jakiś gorszy sort. No nie. Polak jest taki sam, pracuje dużo ciężej niż Niemiec, pracuje dużo ciężej niż Brytyjczyk. Nasza siła robocza do tej pory polegała na tym, że pracowaliśmy więcej i więcej wypracowywaliśmy PKB, bo byliśmy właśnie bardziej produktywni. Tania siła robocza była atrakcyjna, bo była tańsza niż na przykład za zachodnią granicą i dalej w kierunku Francji czy Wielkiej Brytanii. I dlatego tutaj przyjeżdżały też zakłady, czasami nas wybierając, co oznacza, że Polacy bardzo dobrze się sprawdzali. Tylko że ten czas według mnie już minął i opowieść o tym, że dzisiaj Polak ma pracować jakieś 1/3 więcej niż Niemiec czy Brytyjczyk, jest no nie fair. Zresztą nasz program, o którym pan powiedział, 35 godzin pracy jest pomyślany nie w jakiś sposób taki, który ma od razu być elementem szokowym. Mówił o tym przewodniczący Czarzasty, wskazując, że my chcemy na początek obniżyć dzień pracy o 2 godziny, do 38. Zobaczyć, jak będzie działało to na gospodarkę. Dotknąć też odpowiedzi na pytanie, czy powinniśmy albo jak powinniśmy reagować, jeżeli na przykład okaże się, że więcej automatyzacji pracy zdalnej będzie w tym całym procesie i wtedy podejmować decyzję, co będzie i jak będziemy dalej to wdrażali. Nie jesteśmy w tym zresztą jedyni. Ja bardzo się cieszę, że Donald Tusk dokładnie tak samo myśli, to znaczy myśli o procesie skrócenia tygodnia pracy, bo skrócenie tygodnia pracy jest pewnym elementem myślenia o tym, jak będzie wyglądał rozwój gospodarczy. Kiedyś podobnie myślano o 40-godzinnym dniu pracy. Mówiono o tym, że się nie da, że to jest niemożliwe, że 40-godzinny dzień pracy to jest dzień pracy, tydzień pracy to jest coś takiego, co nie zostanie nigdy wdrożone. Jak pracowano w okresie rewolucyjnym, a później industrialnym po 10-12 godzin dziennie. Okazało się, że standard 8 godzin pracy, 8 godzin odpoczywania i 8 godzin spania stał się standardem na całym świecie. Dzisiaj coraz więcej państw mówi o tym, żeby ten standard jeszcze powiększyć, to znaczy iść w kierunku 7 godzin. I ja uważam, że w Polsce możemy o tym zacząć myśleć, bo jesteśmy państwem, które po pierwsze nie musi już być dzisiaj uważane za tanią siłę roboczą, po drugie wzrost gospodarczy nie zależy tylko od tego, ile Polacy zarabiają, ale też jak inwestują i jak Polska jako 38-milionowy kraj może się rozwijać, więc te wszystkie wskaźniki, między innymi dotyczące tego, że będzie Polaków też coraz mniej i będziemy musieli tą pracę w jakiś sposób dzielić, dają nam szansę, że te 35 godzin nie jest wcale jakąś abstrakcją, bo jestem w stanie z Państwem się założyć, że w przeciągu 10 lat, jak będziemy mówili o 35-godzinowym tygodniu pracy, to będzie to już takim samym standardem jak dzisiaj. Nie stanie się to w ciągu roku, nie stanie się to w ciągu pewnie jednej kadencji, bo będzie to wszystko trudno wdrożyć, ale kroczek po kroczku od czegoś trzeba zacząć, ale Lewica jest też od tego, żeby dawać takie nowe standardy społeczno-socjalne wyznaczać, żebyśmy wiedzieli, jaki jest cel, dokąd możemy dojść i jak to wszystko może też wyglądać, jeżeli będzie wpływało na gospodarkę, więc tutaj nie ma żadnego wariactwa, jest spokojne myślenie o przyszłości państwa, tak jak powiedziałem, w celu strategicznym 35 lat, ale chcielibyśmy rozpocząć od tego, żeby programy rozpocząć od skrócenia tygodnia pracy o 2 godziny. No jak najbardziej rozumiem, no bo też na świecie jest dyskusja na temat tego, żeby pracować czy to 4 dni w tygodniu, czy to 5 dni, ale krócej, także tutaj nie ma problemu. A proszę mi powiedzieć tylko, czy mają Państwo jakiś konkret o ile dni wolnego więcej, bo nie wiem, czy to chodziło o urlopy, czy jakieś święta? Mówi Pan o urlopie od pracy, który zgłaszamy, tak? O tym Pan mówi. Tak. No my mówimy, że dojście docelowe do dni urlopu powinno być do 35 dni. Tak to jest, jak jest w innych krajach, państwach Unii Europejskiej, więc też powinniśmy dążyć do tego standardu, który będzie dawał poczucie, że dni wolne będziemy wskazywali jako dni urlopowe, a nie nowe święta ogłaszali, które mają dawać poczucie, że jest wolne, ale nie oznacza to, że to jest urlop. Urlop to urlop, a święta to święta, więc nie twórzmy świąt, dajmy urlop. Rozumiem. Bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi i Seweren, oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję. I życzę powodzenia w wyborach, bo no jak najbardziej jestem za tym, żeby Lewica znalazła się w parlamencie, także tutaj... Dziękuję. Może moje pytania były bardzo takie napastliwe się wydawały, ale naprawdę dobrze życzę Lewicy i każdemu ugrupowaniu opozycyjnemu, bo no każde jest potrzebne w parlamencie. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panu pięknie. Nie wydawało mi się napastliwe, ale starałem się też pokazać, jakie jest moje myślenie i starać się też odtworzyć to, że tutaj nie ma sytuacji takiej na Lewicy, która mówi, że jesteśmy przeciwko komuś. Nie, chcemy pokazywać, że jesteśmy otwarci też na kompromis i dlatego o tym mówiłem, że jak chcemy wdrażać programy, to na początek dajemy jakąś, powiedzmy, kawałek tego programu, żeby też inni zobaczyli, że jest pole do kompromisu. Dziękuję. Tutaj wracając do tej wydajności, tak, rzeczywiście rozszerzając trochę to, co powiedział kolega, jesteśmy mniej wydajni, ale bardzo pracowici, to co pan poseł powiedział. Paradoksalnie najdłużej pracują Grecy, choć wielu by się wydawało, że nie, a na drugim miejscu są Polacy, którzy pracują bardzo długo, są mniej wydajni, z uwagi na wiele czynników, a to też podstawowy czynnik, że mamy mało automatyki, słabo firmy są zinformatyzowane, na to miało być pieniądze z KPO, KPO nie ma, ale Lewica postuluje KPO, to oczywiście by poprawiło wydajność pracy i jest jeszcze kilka innych czynników. Ale mam właśnie pytanie a propos tego dnia 35-dniowego urlopu. W jakim tempie chcecie Państwo dojść do tych 35 dni? No to też jest program strategicznie troszkę dłuższy, bo jeżeli popatrzymy sobie na dzisiejsze urlopy i jak jak one wyglądają w Polsce, no to my, biorąc pod uwagę, ile pracują Polacy, ile mają dni urlopu, no to też powinniśmy popatrzeć na to, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Więc ja rozkładam wszystko w czasie. Urlopy wypoczynkowe w Polsce powinny być dłuższe, ale nikt się nie odważy powiedzieć, że będą dłuższe z roku na rok. To znaczy 26 dni urlopu wypoczynkowego, który jest dzisiaj, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat, no 20 dni, jeżeli to jest okres krótszy, może być rozszerzone, bo na przykład popatrzmy na Francję, 35 dni, popatrzmy nawet tak, państwa podobne jak w Polsce, rozwijające się, no to nie wiem, niech to będą Węgry. Najbliżej często PiS o Węgrzech mówi 29 dni urlopu. W Słowenii podobnie, też jeżeli się nie mylę 29 dni, więc jak popatrzymy na te państwa też blisko nas, no to nie jest jakieś coś nadzwyczajnego, że mówimy o 35-dniowym urlopie. Jak sobie to wyobrażam? Wyobrażam sobie, że to też jest rozłożone w czasie, bo jeżeli rozpoczynamy od procesu 26 dni, jeżeli chcielibyśmy na przykład rozłożyć je do 35, to nie sądzę, że udałoby się to zrobić w okresie krótszym niż 9 lat, to znaczy, żeby to rozszerzać o jeden dzień w roku. Wtedy jeden dzień w roku dodawać w kolejnym, czyli to jest rozłożone też na co najmniej dwie kadencje, czyli 8 do 10 lat. Tak sobie na tą chwilę to wyobrażam, bo też z dnia na dzień nie da się tego wdrożyć, szczególnie, że trzeba by było w pakcie społecznym też porozmawiać z przedsiębiorcami, jak oni to widzą, włączyć w taką rozmowę dotyczącą przyszłości pracy pracodawców i różne izby, które też powinny w tej sprawie się wypowiedzieć. Z jednej strony, żeby nikogo nie szokować, a z drugiej, żeby pokazać, że jakaś perspektywa na przykład dekady istnieje. Tak, to znaczy mi się to podoba, bo tak, mądre, powolne dochodzenie do czegoś to jest dobra rzecz, tak samo jak pan powiedział o tych 2 godzinach, jeśli chodzi o zejście z 40-godzinnego tygodnia pracy do 35-godzinnego tygodnia pracy, godzina rocznie, to też by było coś, co by było dobrze przyjęte, a ja też mieliście konwencję państwo w sobotę, ja na waszej stronie przyjrzałem sobie postulaty i a propos tych postulatów mam jedno pytanie, czy planują państwo wprowadzić konsolidację budżetową? Chodzi mi o te ukryty dług, który jest w BGK i w PFR, bo do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że państwo postulujecie 8% PKB na służbę zdrowia. Różnie to teraz jest liczone, ale załóżmy optymistycznie, że mamy 6 czy ponad 6% teraz wydawane, że PiS doszedł do tych 6%, choć niektórzy liczą to trochę inaczej. Czy państwo nie obawiacie się, że jak zrobicie tą konsolidację, to w szybkim tempie dobijemy do tych 60% zapisanych w Konstytucji, albo inaczej? W jaki sposób państwo chcecie dojść do tych 8%? Bardzo dziękuję. Zadał pan 2 duże pytania zasadniczo, bo jeden do to może najpierw o tej służbie zdrowia, bo państwo zaproponowaliście dobrze, ja już odpowiadam, a tam nic nie ma o spadkach. Okay. Znaczy, sytuacja, jeżeli chodzi o rozwój ochrony zdrowia w Polsce, jest w udziale w PKB, bo o tym pan powiedział, do tego będę się odnosił. No, marna jest na tyle, że jesteśmy na szarym końcu, jeżeli chodzi o Europę w udziale w PKB. Za nami chyba tylko Łotwa jest, ale wyprzedzają nas i Rumunia sporo, i Grecja, i Węgry, i Słowacja, i Chorwacja. Już nawet nie chcę wspominać o Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii czy Belgii. No to już w ogóle jest inna bajka, ale no z państw, które powiedzmy wychodziły z podobnych problemów ekonomiczno-gospodarczych po przemianach roku 89 i 90, no to warto porównywać się do tych samych państw. I dlatego, jeżeli popatrzę sobie na Rumunię, która jest wyżej niż my. No, te wspomniane Węgry, kraj mniejszy od nas, ale no, mimo wszystko w tym miejscu, nie wspominam o Czechach, które mają bardzo wysoki współczynnik udziału ochrony zdrowia, to Polska musi wyznaczać jakieś cele wyższe. To znaczy nie mogą to być cele krótkookresowe, sięgające tego, że cieszymy się, że będziemy mieli 6% w udziale w PKB i to będzie wystarczało. No nie będzie wystarczało, bo Polska na ochronę zdrowia według danych państw OECD wydaje bardzo mało. I w 2022 roku te wydatki OECD liczyło w Polsce na poniżej 5%, pomimo tego, że deklaracje były wyższe i też wskazania dotyczące tego, jak chcemy to rozwijać, nie polegają na tym, że coś tak jak PiS ogłaszamy, tylko że to będziemy robili, a jeżeli będziemy to robili, to konsekwencja znowu naturalnie jest taka, że te 7% na PKB, które teraz PiS opowiadał, że będzie w Polskim Ładzie, że będziemy do tego dochodzili w jakiś sposób, czyli w 2023 roku zakładane było, że będziemy dochodzili. Rozkładane jest na kilka czynników. Pytał pan, no, bo to nie jest tylko, że ochrona zdrowia jako taka, ale w ochronie zdrowia są inwestycje, jest modernizacja infrastruktury szpitalnej, jest nowoczesność w terapiach, jest kształcenie nowych kadr, jest zwiększenie wynagrodzenia tych kadr medycznych, jest w końcu cyfryzacja. Kilka z tych elementów dotyczących zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia jest między innymi w KPO wpisanych, czyli no nie wszystkie, no nie wynagrodzenia na przykład, to, ale tak jak powiedziałem, cyfryzacja, modernizacja, inwestycje i nawet pieniądze na nowoczesne terapie. No, nowe kadry, jak wiecie Państwo, no to trzeba wykształcić studia medyczne plus specjalizacja 10 lat. No to jeżeli mielibyśmy teraz szukać odpowiedzi, jak dogonić Europę, to taki plan, który założyła Lewica, zakłada 10 lat. I w tych 10 latach trzeba sięgnąć trochę wyżej, mówić o 8-9% PKB, które będziemy w przyszłości wydawali, czyli jak czołówka państw europejskich i nawet jak nie dojdziemy, to przynajmniej cel będziemy zakładali. Co do tego trzeba zrobić? Tutaj zadał pan drugie pytanie i do tego się odniosę, bardzo ważne, to znaczy pokazanie, gdzie jesteśmy dzisiaj, jeżeli chodzi o całą strukturę budżetu państwa, łącznie z zadłużeniem, które jest poza tą strukturę wyciągnięte. To znaczy tam, gdzie są i fundusze, o których pan powiedział, ale i spółki, bo duże spółki też zadłużenie swoje ukrywają. Więc jeżeli całość tego procesu policzymy, no to trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, jak chcielibyśmy zapewnić to, żeby pieniędzy nie zabrakło, a jednocześnie, żeby budżet równoważyć. Ja nie twierdzę, że budżet nie powinien być zadłużony. Najlepsi ekonomiści wskazują, że budżet wcale nie musi być zrównoważony, on może być trochę zadłużony, ale żeby nie rósł w skali zadłużenia, żeby to, co spłacamy, nie stanowiło olbrzymiej części budżetowej. Więc jak patrzę sobie na to, no to zdaję sobie sprawę, że dzisiaj te 170 miliardów złotych na zdrowie, które wydajemy, czyli powiedzmy blisko ponad 6% PKB, będzie rozbudowywane o pieniądze, które się znajdą i które nie będą też w jakiś sposób marnotrawione. Czyli z jednej strony to, co będziemy inwestowali z KPO, program kilkuletni, a z drugiej strony to, co się okaże, jeżeli chodzi o wydatki i możliwości budżetu. Ile tego zadłużenia jest i ile go będzie ostatecznie, nie potrafię rano odpowiedzieć. Dużo wskazuje na to, że może to być dwukrotnie więcej niż dzisiaj PiS podaje, ale o tym będziemy mogli porozmawiać, jak rzeczywiście zajrzymy w finanse publiczne. Mam bardzo też ciepłą odpowiedź, jak patrzę na to, co na ten temat mówi Platforma. Znaczy zgadzamy się co do tego, że nakłady muszą podnosić się, ale musimy je z różnych źródeł finansować. I to jest kolejny element, który na przykład łączy nas z Platformą, jeżeli chodzi o zarządzanie taką strukturą tego, jakbyśmy wspólnie mogli rządzić. To znaczy i my, i Platforma wie doskonale, że trzeba ochronę zdrowia modernizować, ale nie mogą być to tylko pieniądze budżetowe, te nasze, które wydajemy, muszą być to też europejskie, które do tego koszyka będą dokładane. To tylko tak informacyjnie, Andrzej, musisz się wylogować i jeszcze raz zalogować, bo nie mogę ci udzielić mikrofonu. To panie pośle, to rozumiem, że to, co raportuje rząd do Eurostatu, nie wierzy pan w te informacje? Krótka moja odpowiedź nie. Dłuższa jest taka, ja w ogóle nie wierzę w to, że rząd dzisiaj raportuje cokolwiek prawdziwego, bo gdyby raportował cokolwiek prawdziwego, to nie mielibyśmy różnego rodzaju funduszy potworzonych, które wyprowadzają pieniądze i nie mielibyśmy też olbrzymiego zadłużenia samorządów, które też po polskim drogim ładzie zostały wystawione, można powiedzieć, na próbę, czy nie zbankrutują. A jeżeli PiS wygra, to PiS zrobi wszystko, żeby centralizować Polskę, przez to między innymi, żeby samorządom jak najwięcej kompetencji odbierać, albo mówić wprost, że nie radzą sobie z zarządzaniem, bo nie mają pieniędzy. Więc tych długów w różnych obszarach państwa jest bardzo dużo, których nie widzimy. Dopiero po przyjęciu władzy będzie wiadomo, gdzie jesteśmy. To byłby niebywały skandal, jakby było źle raportowane, tak jak Grecy, nieprawdziwe dane by były raportowane do Eurostatu. Wydaje mi się, że jednak tak nie jest, ale dobrze, mniejsza o to. To mam pytanie, bo zaproponowaliście, wydaje mi się, zręby reformy podatkowej. Czy dołożycie do tego informacje a propos ZUS-u i składki zdrowotnej? Czy to, co teraz było przedstawione, to jest to, co obowiązuje do wyborów? Jeżeli mógłbym prosić troszkę bardziej o sprecyzowanie pytania. Bo jest skala podatkowa, tak? Zaproponowaliście Państwo podatki progresywne, chodzi mi o PIT, ale nic Państwo nie, albo przynajmniej ja nie znalazłem informacji, i VAT, to jest bardzo ważne. Tak. Nie znalazłem informacji na temat ZUS-u i na temat składki zdrowotnej. Bo to są naczynia połączone, to znaczy jeżeli chcemy mówić o składce zdrowotnej, to my uważamy, że składka zdrowotna musi być większa, ale jednocześnie powinny być większe szanse różnego rodzaju odliczeń dla przedsiębiorców. Znaczy podatek CIT, my uważamy, że obecnie firmy, szczególnie te małe, płacą duże podatki i powinny być mniejsze dla nich podatki. Dziś po osiągnięciu pewnych warunków firma może być obciążona niższym podatkiem, ale nie zawsze. Oznacza to, że na przykład mając dochody do 45 000 złotych, przychody do dzisiejszej granicy 9 milionów, stawka podatku byłaby od 0 do 9%. Czyli chcemy zmniejszać dla małych przedsiębiorców i dawać takie poczucie, że składka zdrowotna nie jest dla nich kamieniem u szyi. Więc patrzymy na to w taki sposób, że jeżeli mamy gdzieś zabierać, to zabierajmy, dawajmy szansę oddychania małym przedsiębiorcom, bo mały przedsiębiorca tworzy duży udział w PKB i jednocześnie chcemy stopniowo obniżać podatek VAT w taki sposób, żebyśmy też doszli do progu 15%, czyli stworzenie takiego wachlarza produktów, które będą obniżały, dawały jednocześnie szansę, że gospodarka będzie przyspieszała, bo warto też myśleć, co zrobić, jak będzie się reformowało państwo, żeby nie wpędzić Polski w recesję, czyli pomagając przedsiębiorcom i wychodząc naprzeciw też indywidualnym odbiorcom, bo ten VAT będzie ich dotyczył, żebyśmy na to trochę tak szerzej patrzyli. Zresztą opodatkowanie powinno być dostosowane do takich indywidualnych też przychodów. Dziś wpadamy najpierw na stawkę 17%, a później na stawkę 32%. Dla wielu grup podatników jest to dość niesprawiedliwe. Dlatego my chcemy kwoty wolnej od podatku niższej niż Platforma, ale nie jesteśmy tutaj mocno zdeterminowani, że nie możemy o tym rozmawiać, ale uważamy, że ten, kto zarabia 31 000 złotych, bo u nas kwota wolna to jest 31 000 złotych, nie powinien odprowadzić 17%, tak jak teraz jest, ale 1,6. Dzięki temu na przykład ktoś, kto zarabia 45 000, nie płaciłby 17%, a 10% podatku. Więc też mamy ten system taki zróżnicowany. Ja zapraszam Państwa do zapoznania się, bo to tak jak nie rozmawia się troszkę dłużej o podatkach, to ciężko go opowiedzieć. Ja mogę powiedzieć Państwu, jednocześnie uspokajając, że patrzymy na podatki PIT, CIT i VAT w sposób taki, że tworzą spójny system podatkowy, który powinien być uproszczony, powinny być tylko dwie ustawy łączącego ustawa o podatku od dochodach osobistych oraz ustawa o podatku od dochodów z działalności gospodarczej i powinien dotykać w jasny sposób też kwalifikacji, które obejmują i przedsiębiorcę, i pracownika, żeby każdy wiedział, ile płaci i żeby tych stawek nie było tak dużo, żeby gdzieś tam się pogmatwały. Więc też na to patrzymy, ale też na przykład był zespół, no nie wiem, czy Państwo pewnie rozmawialiście o tym z politykami Platformy, powołaliśmy wspólny zespół, my, Platforma i PSL, do spraw reformy podatkowej. No i on pracuje sobie i on też kilka rzeczy wypracował, kilka ustaw, które mogłyby dotyczyć wspólnego rządzenia, więc to też pokazuje, że pomimo tego, że gdzieś troszeczkę inaczej myślimy o podatkach, to jednak wspólnie możemy myśleć o całej reformie systemu gospodarczego. To taka jedna drobna uwaga, 12% i 32%. No przepraszam, może gdzieś... Tak, ale to oczywiście nic ważnego. A ja, panie pośle, pytałem, bo ciekawe macie ten pomysł z tymi progresywnymi podatkami, ale tam nic nie ma napisane, nie ma konkretów odnośnie składki zdrowotnej i ZUS-u, jaki będzie odprowadzany. Czy te konkrety się pojawią? To ja już nie chcę pytań jakie, tylko czy to się pojawi, żeby sobie można było policzyć te przychody do budżetu państwa, czy to będzie mniej, czy więcej? To ja jeszcze raz zachęcę do jednej rzeczy. To znaczy, ja nie odpowiem z głowy, bo jestem teraz przed telefonem i żebym tak dokładnie z głowy odpowiedział na wszystkie rzeczy, nie odpowiem, bo po prostu całej tej wiedzy nie mam od tak z palca, żebym na wszystko odpowiedział, ale polecam Państwu zaprosić Dariusza Sanderskiego. To jest nasz główny ekonomista. Świetnie. A poleci nas Pan, tak? Ależ oczywiście. Polecę, jutro zadzwonię i poproszę, żebyście się w kampanii z nim spotkali. To Dariusz występował tydzień temu w debacie gospodarczej. Wypadł świetnie w TVN-ie. Na pewno jest doktorem, młodym ekonomistą. Też z doświadczeniem. Był przez kilka lat pracownikiem legislacji i pracował z Donaldem Tuskiem. Pracuje teraz z nami. Moim zdaniem odpowie na te wszystkie pytania. Od tak po prostu będzie miał to w głowie poukładane. To super, bo rzadko się zdarza, żebyśmy mogli z politykami porozmawiać o konkretach i to by było bardzo fajne. Jako że jest dużo słuchaczy, to ja tylko jedno króciutkie pytanie. Jak już będziecie w tej koalicji, jak się uda, trzymamy kciuki opozycji demokratycznej, wygrać wybory i stworzyć koalicję, wasz pierwszy sztandarowy postulat to? My najbardziej byśmy chcieli realizować mieszkania na wynajem. To znaczy my uważamy, że nie tylko inwestowanie w to, żeby ludzie mieli tanie kredyty, czyli no, dawali sobie szansę na mieszkanie na własność. Bardzo bym chciał, żeby wszyscy mogli, ale nie wszystkich stać na kredyt. Nie każdy ma na swój wkład własny 100-200 tysięcy złotych, więc trzeba zrobić jakąś alternatywną linię dla ludzi, którzy będą mogli wynająć mieszkanie na długie lata i jak będą płacili za wynajem, który będzie państwo będzie budowało, później będzie wynajmowało, tak jak my robimy to we Włocławku, nasz prezydent za to odpowiada, tak będzie w wielu miejscach, więc to, co chcielibyśmy ułożyć, to program mieszkaniowy w Polsce i to by był taki kluczowy nasz postulat, który chcielibyśmy jednym z głównych rozpocząć. On też potrwa lata, no bo trzeba tereny przygotować, to nie buduje się czegoś w rok, ale uważam, że w ciągu pierwszych 4 lat na pewno kilkanaście tysięcy mieszkań można wybudować. Trzymam kciuki, bo dużo specjalistów mówi, że 20% mieszkań pod wynajem ustabilizowałoby nam rynek i myślę, że ustabilizowałoby też poparcie wasze po tych kilku latach, jeśli by się udało. Niełatwe. Takie samo jest u nas zdanie, powiem panu, identycznie myślę. Ale myślę, że to by było dobre. Ale dobrze, oddaję głos słuchaczom. Kasia, a potem Ania. Zapraszam. Kasiu, proszę, masz głos. Dobry wieczór panie Krzysztofie. Kasia, Radio Rebeliant. Ja pociągnę trochę wątek wygranej po wyborach i wspólnego tworzenia rządu. W sobotę Platforma przedstawiła 100 konkretów na 100 dni rządu. Jest jakiś punkt, w którym się na pewno nie zgodzicie z Platformą i nie poprzecie tego? Nie mam analizy takiej. Ja widziałem te podstawy, które mamy wspólnie uzgodnione, więc jest tam bardzo dużo rzeczy bardzo podobnych. Ale muszę pani powiedzieć, że ja już kiedyś ogłaszaliśmy też jako Lewica 100 konkretów i wiem, że jakie to jest trudne. Na przykład no, media publiczne. Bardzo, to jest całkowicie zgodny z nami postulat, tylko jak będzie prezydent Andrzej Duda, prawda? Jak będzie na przykład większość opozycyjna miała 230 parę mandatów, czyli nie 200, na przykład 70 albo 80, no to jest postulat bardzo trudny do zrobienia. Ja się całkowicie przychylam, że trzeba go zrobić. No tylko... Czy my damy radę to zrobić tak szybko? No nie wiem, zgłaszam pewną wątpliwość, chociaż chciałbym, żeby to się odbyło. Powinno być to priorytetem. Z drugiej strony uważam, że są takie rzeczy, które powinniśmy zacząć, ale nie wiem, czy w 100 dni się udają, jeżeli chodzi o gospodarcze sprawy. Więc ja w programie Platformy widzę dużo pozytywnego, no tylko No, na przykład jestem całym sercem, żeby udało się wdrożyć program aborcja do 12 tygodnia. No, to jest coś, co jest bardzo dla nas ważne, ale jak myślę sobie, że w tym rządzie będą koalicjanci tacy jak na przykład PSL czy Hołownia, no i jak oni tego nie zechcą, to co zrobimy, pani Kasiu? No to wyjdziemy z rządu i oddamy władzę PiS-owi? No chcę, żeby to się udało, tylko no, sama pani rozumie, że tutaj w tej nowej koalicji to nie wszyscy mają takie myśli, że na przykład wszystko, co im się podoba, to od razu będą mówili, że to się uda. Domyślam się, dlatego na sercu leżał mi dobry wynik lewicy, ale no zobaczymy, jak to wyjdzie i mam tylko takie drobne pytanie, czy naprawdę nie było lepszej kandydatki niż Magdalena Biejat w Warszawie do paktu senackiego? Tu są dwie sprawy, które warto poruszyć. To znaczy, nie wiem czy wiecie, bo może ktoś wam opowiadał, jak pakt senacki się składał, to w Warszawie mieli startować sami faceci. No i Lewica postawiła weto. No i powiedziała, że słuchajcie, no nie może być tak, że w stolicy Polski, w 4 okręgach wystawiają wszystkie partie samych facetów. No i wtedy wszyscy przedstawiciele tam innych partii powiedzieli, no to wystawcie kobietę. No to stwierdziliśmy, no dobra, wystawiamy kobietę. No ale przecież nie wystawimy z Warszawy kogoś, kto nie jest parlamentarzystą, no bo też trzeba jakiś szacunek mieć do tego, że bierzemy miejsce po osobie ważnej. No, jeszcze wtedy nie było które okręgi, więc mieliśmy do wyboru wystawić Annę Marię Żukowską i wystawić Magdę Biejat. Rozmowa na ten temat była długa, ale też Platforma cieplej się wypowiadała o Magdzie Biejat, więc chcieliśmy po prostu wyjść naprzeciw tego, żeby w tym pakcie senackim no to było poukładane tak, że wszyscy będą zadowoleni. No i dlatego Magda Biejat. Dziękuję za odpowiedź. Trzymam kciuki za wasz wynik. Oddaję głos Ani, a ja od siebie. A mi się akurat kandydatura pani Magdy podoba, choć się nie zgadzam z nią w wielu rzeczach, ale wydaje mi się, że to jest niezła kandydatura i mam nadzieję, że się uda. Choć okręg wcale nie jest taki łatwy jak na Warszawę, bo jednak Włochy i Ursus, to tam PiS jest mocniejszy niż w innych dzielnicach, ale dobrze. Aniu, proszę, masz głos. Ania nam spadła, coś się musiało wydarzyć, w związku z tym oddam głos teraz Michałowi. Michał, proszę bardzo, a potem Adrian. Chyba że wcześniej Ania wejdzie do pokoju, no to oddamy w międzyczasie głos Ani. Proszę bardzo, Michał. Przepraszam, czy tylko ja nie słyszę? To samo chciałam powiedzieć, nie słychać Michał. Michał, nie słyszymy Cię, więc jest taka prośba, wyjdź i wejdź do pokoju jeszcze raz. Chyba są jakieś kłopoty z Twitterem, wczoraj też były, a oddamy głos Adrianowi. Adrian, proszę bardzo. Dobry wieczór, czy mnie słychać? Znakomicie. Ja mam takie pytanie do pana posła, właściwie dwa. Jedno, edukację w Polsce. Co zrobić z edukacją, żeby ta edukacja była bardziej egalitarna, bo w tym momencie ona jest sprywatyzowana w tym momencie. Dzieci mieszkające w aglomeracjach mają dostęp do korepetycji płatnych, na wioskach nie mają i widzimy to po prostu rozjazd w testach ósmoklasisty i na koniec dnia się okazuje, że najbogatsi dostają się na bezpłatne studia, a biedni muszą zapłacić za studia zaoczne. Także no to nie działa ten awans społeczny dla zdolnych i inteligentnych dzieci z biednych rodzin. Czy zrobimy taki model, jak jest w Finlandii, że korepetycje są płatne korepetycje są zabronione, wprowadzone jest więcej godzin pracują nauczyciele w szkołach, ale zarabiają też godnie, bo zarabiają tam bardzo dużo. Tyle, że o tej reformie w Polsce to się mówi tylko na tym, że tam więcej zarabiają. To nie jest tak do końca. Po prostu ten model fiński opiera się na tym, że edukacja jest bezpłatna na całym etapie, żeby odsiewać ludzi pracowitych i inteligentnych. A drugie pytanie mam do pana. Odnośnie, bo widzę, że jest pan w Komisji Unii Europejskiej, czy dałoby radę jeszcze przed wyborami albo po wyborach wprowadzić biuro Komisji Europejskiej, taki hub logistyczny w Rzeszowie, bo tutaj mamy na miejscu Departament Stanu, mamy ONZ, Tylko Unia Europejska tutaj nie pokazuje się na miejscu, po prostu nie ma wiedzy, jak wygląda ta pomoc dla Ukrainy, nie ma wiedzy, jak w tych regionach wygląda nawet te protesty rolnicze, wszystko się dowiadywali z mediów. Czy dałoby radę tu zrobić po prostu hotspot taki dla Komisji Europejskiej? Ona tworzyła coś takiego już w Grecji i w tych krajach południa. Dobra, dziękuję, dobrej nocy życzę. Dzięki. Pomysły na edukację. Wiele jest tych pomysłów na edukację u nas, które z jednej strony mają dawać poczucie bezpieczeństwa uczniom, ale z drugiej strony też wskazywać na to, czego my oczekujemy jako lewica. No my chcielibyśmy odchudzić program nauczania i wprowadzić tam dużo różnego rodzaju nowych przedmiotów i dotyczących cyfryzacji, i dotyczących nowego państwa i też takiego myślenia, jak powinien być poukładany harmonogram, żeby nie było testomanii, a żebyśmy ucznia starali się przygotować do wyzwań, które jego spotykają po wyjściu, czy to ze szkoły podstawowej, czy później ze szkoły średniej. Więc my chcemy zacząć od modyfikacji programowych, więcej cyfryzacji, lekcje o przedsiębiorczości, ekologii, no takie myślenie o tym, jak przygotować się do życia, a nie tylko włączać się w proces tego, że trzeba wszystko zdemolować. No nie, szkołę, no oczywiście można powiedzieć, takie czasami pojawia się w takich komentarzach mocnych, politycznych, doprowadzić do tego, żeby wszystko po czarnku zniknęło. No ale wiadomo, są rzeczy podstawowe, jak na przykład podręcznik HIT i program przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Całkowicie bym wymazał, ale jednocześnie uważam, że historia w szkole jest potrzebna, tylko powinna być nauczana trochę inaczej. Z drugiej strony też mówimy jasno, że w szkole powinien decydować nie tylko kurator i dyrektor, ale i rodzice, i uczniowie powinni mieć znaczenie. My chcemy powołania na przykład w strukturze państwa czegoś, co się nazywa Rzecznikiem Praw Uczniów, żeby taki Rzecznik Praw Ucznia też wnosił interesy, które powinny być załatwiane w parlamencie na poziomie ustawowym w imieniu uczniów, którzy głosu często nie mają, no bo nie mają 18 lat skończone, coś na podobieństwo Rzecznika Praw Obywatelskich. Uważamy, że w szkole warto by było rozważyć szkołę otwartą od 8, tak jak jest teraz, ale szkołę otwartą ze świetlicą czy z innymi zajęciami, ale takie zajęcia, które rozpoczynają się, żeby były od 9, czyli żebyśmy lekcje w szkołach zaczynali od 9, a nie od 8, bo wiele badań i europejskich i też polskich specjalistów wskazuje, że percepcja dziecka od 9 jest o wiele większa niż zaczynając lekcje o 8. Mówię tutaj o szkole podstawowej oczywiście. Jeżeli popatrzymy sobie na perspektywę tego, co w szkole powinno się zmienić, to my na przykład chcemy inwestować w przedmioty, które mają charakter też rozwoju dziecka, czyli na przykład, żeby było więcej angielskiego. Czego kosztem? Religii. My uważamy, że religia powinna wrócić do salek katechetycznych, ale jednocześnie uważamy, że w szkole powinniśmy o wiele bardziej ubogacić ją w taką perspektywę czegoś, co byśmy nazwali lekarzem w szkole, ale to, żeby był dentysta dostępny dla uczniów częściej, żeby w szkole było więcej psychologów. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest łatwo z psychologami. Lewica organizowała okrągłe stoły do spraw zdrowia psychicznego dzieciaków. Wiemy, że trzeba wykształcić specjalistów, wiemy, że ich w Polsce brakuje, ale proces trzeba by było zacząć od tego, żeby chociażby tworzyć nowe kierunki medyczne dotyczące zdrowia psychicznego i też pensje, żeby dla tych ludzi były większe, żeby po prostu w tych specjalizacjach chcieli się kształcić. Podobnie jest z pedagogami szkolnymi, żeby była większa dostępność i jednocześnie to zdrowie psychiczne, żeby było zaopiekowane. Uważamy też, że większa jest rola rodziców, to znaczy wzmocnienie rad pedagogicznych przy szkołach, żeby mogły one decydować, a nie żeby kuratorzy oświaty decydowali. To znaczy jesteśmy za tym, żeby tą ustawę, którą Czarnek wprowadzał, całkowicie zmienić, żeby to pole decyzyjności przenieść. Oczywiście uważamy, że szkoła powinna być dofinansowana, pytał Pan o finanse, to też uważamy, że powinniśmy rozważyć proces dotyczący płatności za finanse, to znaczy czy nie powinno być tak, że za wynagrodzenia nauczycieli płaci państwo, a nie samorządy, to znaczy ta część subwencji oświatowej, która idzie do samorządu, odciążałaby z dopłat samorządy, jednocześnie uwalniała im pieniądze na inwestycje. Państwo, biorąc na siebie to, musiałoby tą rekompensatę, którą dzisiaj bierze samorząd, samo realizować i więcej dzięki temu pieniędzy by zostawało w budżecie samorządowym, na przykład na inwestycje po to, żeby na przykład doposażać szkoły, bo to też jest zadanie własne samorządu i wtedy te szkoły mogłyby się zdecydowanie szybciej rozwijać. No i na koniec sprawa dotycząca wynagrodzeń nauczycieli. My uważamy, że zawód nauczyciela trzeba wzmocnić nie pod względem tylko opowieści o tym, że ten zawód jest dzisiaj ma małą estymę, ale również, żeby tam szli nowi ludzie, to muszą godnie zarabiać. Nauczyciele na początku swojego procesu nauczania zarabiają naprawdę minimalną krajową i ta minimalna krajowa nie jest zachęcająca, żeby iść w zawodzie nauczyciela w jakąś bardzo długą karierę. Zawód nauczyciela się dzisiaj starzeje razem z nauczycielami, którzy odchodzą. W roku 2023 od września brakuje w Polsce kilkanaście tysięcy w każdym województwie nauczycieli różnych specjalizacji. Wracają nauczyciele już na emeryturze i jeżeli chcemy, żeby młodzi ludzie się do tego garnęli zawodu, to muszą więcej zarabiać. Pytał pan, panie Michale, też o Unię coś, ale skupiłem się na tej Unii, na tej nauce, więc gdyby pan tutaj coś jeszcze podpowiedział, to ja odpowiem, żebym czegoś nie... Na to pytanie moje nie odpowiedział pan w ogóle, bo chodziło mi o to, czy po prostu jesteście za płatnymi korepetycjami i za podniesieniem pensum nauczyciela, żeby to szło w parze, bo inaczej się wpakujemy to, co jest w służbie zdrowia, że podnieśliśmy pensję 2 razy i skończyło się na tym, że 2 razy wzrosły koszty płatnej opieki medycznej i tak będzie tutaj, że korepetycje po prostu wzrosną 2 razy dla uczniów. A pytanie to drugie... To ja króciutko, panie Michale, żeby było jasne. Tak, króciutko pytanie. Pytanie takie jest nie o hot pot tym. Żeby podnosić pensum. Nie. Aha, dobra. Pytanie o hot pot Rzeszowie. Uważamy, że podnoszenie pensum nauczycielskiego nic nie zmieni w tej sprawie. Okej, drugie pytanie było o hotspot Komisji Europejskiej w Rzeszowie. Czy coś takiego można było stworzyć, żeby Komisja Europejska miała ogląd na tę wschodnią część Polski, te regiony frontowe, które w tym momencie pomoc cała dla Ukrainy idzie tędy i tędy idzie pomoc wojskowa i gospodarcza. Dobra, dziękuję, dobrej nocy życzę. Dzięki. Nie znam projektu takiego i nie słyszałem o takich możliwościach, ale poczytam więcej i spróbuję się zorientować, żebym mógł coś na ten temat powiedzieć, więc nie odpowiem na to pytanie w taki sposób, czy to jest możliwe, czy niemożliwe, bo pierwszy raz od pana o tym słyszę. Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Aniu, jesteś? Słychać cię teraz? Tak, chyba teraz już jestem. Tak. Bardzo dziękuję. Panie pośle, ja mam strasznie dużo pytań, ale mnie zaraz wyrzucą, więc pozwolę sobie tylko poprosić o wypełnienie kwestionariusza Stowarzyszenia 61, bo też dokładaliśmy tam swoją cegiełkę. Natomiast ja mam takie króciutkie pytanie, bo mi się podoba ten wasz program na te mieszkania na wynajem, no bo w końcu ci, których nie stać na kredyt, będą trochę jakby, no będą jednakowoż dopłacać tym, których stać na kredyt, do tego kredytu, bo tak to działa. Ale moje pytanie dotyczy czego innego. Pan poseł jest członkiem Parlamentarnego Zespołu do Spraw Walki z Wykluczeniem Transportowym i mam takie pytanie, bo wiem, że Rzecznik Praw Obywatelskich już też jakby postulował, żeby przynajmniej była uruchomiona jakaś komunikacja do Urzędu Gminy czy do Urzędu Miasta. Czy wy myśleliście o tym na przykład, żeby to było w ramach właśnie środków z KPO, żeby to był jakiś niskoemisyjny transport czy coś takiego, jakby to miało wyglądać ta walka z tym wykluczeniem transportowym? To jest moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie już dotyczy stricte mojej działalności. Czy da się coś zrobić z RTL-em, bo... Z czym? Z czym? Z Rządowym Centrum Legislacji. Aha. Bo zwykle to tam tak wygląda, że jest, że bywa tak, że jest jakby nowelizacja jakiejś tam ustawy, w kilku, jakby tej samej ustawy, w kilku miejscach, bo ona dotyczy innych punktów, czy... Nie moglibyście coś zrobić z tym, żeby te wszystkie poprawki były w jednym miejscu, żeby one były scalone, bo na przykład jeżeli ja potem właśnie znajduję jako watchdog, nie wiem, w ustawie o nazewnictwie tych pomników jakieś tam dotacje z wolnej ręki przez premiera dla organizacji pozarządowych, no to strasznie trudno jest przebić się przez to, co się dzieje właśnie na stronach tego Rządowego Centrum Legislacji. Może dałoby się coś zrobić z tym systemem. Bez względu jaka będzie władza, Rządowe Centrum Legislacji będzie działało. Zacznę od tego drugiego pytania, bo Rządowe Centrum Legislacji może działać dobrze, pod warunkiem, że Rządowe Centrum Legislacji będzie miało charakter szacunkowy, to znaczy, że będzie go polityk szanował, który stoi na czele rządu, albo minister, który będzie przepuszczał ustawy. W polskiej polityce od 8 lat wygląda to tak, że mamy do czynienia z projektami ustaw o charakterze poselskim, więc ministerstwa je przygotowują. RCL się nie koncentruje na tym, żeby nimi koordynować i zarządzać, no bo łatwiej jest przeprowadzić ustawę w trybie poselskim niż w trybie rządowym, która wymaga konsultacji. Jeżeli teraz pyta pani Aniu o to, jak to zrobić, to po prostu traktować RCL z szacunkiem. Jeżeli będziemy go traktowali z szacunkiem i nie będziemy realizowali trybu poselskiego, to ono będzie dobrze działało. Jeżeli będziemy traktowali go w trybie takim, że ma być tylko ciałem instytucjonalnym, bo fasadowo jest tam kilkudziesięciu pracowników i jakieś ustawy takie mniej ważne puszczamy, no to będzie jak będzie. No to jest pytanie tylko o to, jaki tryb wybieramy uchwałodawczy w Polsce. Czy z szacunkiem, gdzie organizacje społeczne muszą być włączone, czyli tryb rządowy, czy tryb poselski, który jest łatwiejszy i PiS go często wykorzystywał. Więc tu nie trzeba nic naprawiać, po prostu trzeba z szacunkiem traktować tą inwestycję. A to pierwsze pytanie pani Aniu dotyczyło? Transportu, wykluczenia transportu. Tak, to już odpowiadam na to. Lewica zgłosiła do konsultacji dotyczących KPO między innymi projekt dotyczący zeroemisyjnego transportu zbiorowego, mówię o autobusach, i został on pozytywnie zarekomendowany, to znaczy my rekomendowaliśmy, żeby transport zeroemisyjny w Polsce był przywrócony. Zresztą my od wielu miesięcy mówimy o tym, że do każdego polskiego powiatu powinien dojeżdżać pociąg, a w każdej polskiej gminie powinien być autobus. To jest program, który jeszcze w roku 2019 ogłaszaliśmy. Te kryteria, które zostały wpisane w ramach KPO dotyczące jednego z punktów milowych, czyli po pierwsze, żeby tabor niskoemisyjny nowo utworzony był w taki sposób, że będzie też zeroemisyjny, jeżeli chodzi o nowe linie, a jednocześnie, żeby pociągi też rozbudowywać na tych liniach kolejowych, które istnieją, bo to też jest jasne, żeby Państwo wiedzieli. My nie chcemy, nie twierdzimy w naszym programie, że transport kolejowy ma być rozbudowany o nowe linie. My mówimy, przywróćmy połączenia, które w latach 90. i 2000. były, a dzisiaj nic po nich nie jeździ. To już wystarczy, żeby Polskę zelektryfikować na poziomie kolei w wielu miejscach, gdzie dzisiaj nic nie dociera. Na przykład w moim województwie kujawsko-pomorskim są tory, które od lat są nieużywane, a wystarczyłoby wznowić tam pociągi. No więc myślę, że tutaj odpowiedziałem pani Aniu na to pytanie. Suweryn? To ja tylko powiem, że Bart, na razie nie dajemy nowych głosów, pozostało nam pół godziny audycji i zobaczymy, jak to będzie nam szło. Jeśli zostanie trochę czasu, to Ci dam mikrofon. A teraz proszę, Michał, masz głos. No niestety Michał ma znowu kłopot. Michale, znowu Cię nie słyszymy. Nie wiem, co się dzieje. Dobrze, to teraz Maciek, bardzo proszę. Maciej, jesteś? Aha. Nie, jakoś nie słyszałem, żeby był wywoływany, już nie ważne. No właśnie. Dobra, jeśli moim kolejną to fajnie. Dobrze, dzień dobry panie Krzysztofie. Pierwszym pytaniem byłoby, czy jeśli by pan przeczytał jakiś artykuł, powiedzmy jakiś dziennikarki lub dziennikarza, taki krytyczny, a nie taki jak to mówią, bo u nas tam było trochę o symetryzmie, że na przykład według niego, takiego dziennika lub dziennikarki, Lewica praktycznie nie wejdzie do Sejmu. Że na przykład, że pełna część waszych wyborców jednak zagłosuje na największą partię opozycyjną, żeby tylko wygrać z PiS-em. A drugie pytanie... Ale stop, ja nie zrozumiałem tego pytania. Musi pan coś doszczegółowić, bo nie rozumiem go. Znaczy, powiedzmy, że na przykład jest pani dziennikarka Michalik i ona twierdzi na przykład, że jeśli są wyborcy, którzy chcą odsunąć PiS od władzy, to za bardzo nie ma sensu głosować na Lewicę, tylko na przykład na koalicję, ponieważ ona ma największy szans na wygraną. Nie chodzi o to, że nie wiem, że zmarnowane, tylko że chodzi o to, żeby zwiększyć największą szansę, żeby pokonać PiS, bo jak PiS wygra po raz trzeci, no to będzie właściwie koniec z naszym krajem. No po prostu przeciekadne zapisy oznacza pewien autorytaryzm, jak na Węgrzech. a byłoby drugie, a drugie pytanie to byłoby moim zdaniem, to jest moje zdanie tylko, ale parę kandydatek w państwa klubie, tam sejmowym, czy do Sejmu przyszłego, no nie podoba mi się parę kandydatek, no. Tak powiem, nie powiem z nazwiska, bo nie chcę robić, jakby to się mówi, chyba reklamy, ale mi się po prostu nie podoba, no. I dziękuję. Rozumiem. Może się ktoś nie podobać, kandydatów jest 1000 w całej Polsce, więc może ktoś się spodoba. Nie trzeba głosować na tych, którzy się nie podobają, więc zapraszam do głosowania na tych, co się podobają. Tak samo na liście wyborczej w każdym okręgu, czy to Warszawa, Bydgoszcz, Poznań, jest 2 razy tyle kandydatek i kandydatów, którzy startują, no więc zawsze jest ktoś, kogo możemy polubić. Chyba więcej na ten temat nie odpowiem. Co do formatu tego, czy warto głosować na Lewicę, czy nie warto głosować. No to ja przypomnę rok 2015, bo to łatwo jest mówić o tym, że trzeba dać komuś szansę na zwycięstwo, tylko że jakoś popatrzmy na ostatnie 2 lata. Sondaże w Polsce jednak nie powodują, że Prawo i Sprawiedliwość spada. To znaczy Prawo i Sprawiedliwości nie spada poparcie na 30, 25 czy 20%. Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj cały czas między 32,3 a 35,8, w zależności od sondażu. Niech to będzie średnia 34,5. Załóżmy, że mniej więcej ona tyle może być. To znaczy, że głównej partii opozycyjnej brakuje do zwycięstwa pewnie kilkunastu procent. No, wyborcy wszyscy nie odejdą, a jeżeli albo my, mówię o Lewicy, no, u nas jest trochę niższy próg, albo Hołownia z Kośniakiem nie wejdą, no to gwarantuję Państwu, że wtedy na pewno PiS będzie rządził. Bo pamiętajcie, że jeżeli któreś z partii mniejszych nie wejdzie, to wtedy PiS rządzi będzie, i to jest szansa, że samodzielnie będzie rządził, o czym dzisiaj na przykład dużo artykułów w mediach po tym sondażu w Rzeczypospolitej się pojawiło. Więc ja zwracam uwagę, żeby nie popełnić błędu 15 roku, który sam brałem udział. To znaczy, niech wszyscy na opozycji wejdą i wtedy my mamy największe szanse rządzić. Jeżeli ktoś nie wejdzie, no to wtedy nie będziemy rządzić na pewno. I wtedy Platforma może mieć dużo lepszy wynik pod względem parlamentarnym, ale nie będzie miała większości, bo PiS będzie miał większość. Więc ja tutaj nie szukam wielkich analogii, ale niech ten 2015 rok będzie najlepszym ostrzeżeniem, że jednak nie warto kibicować, żeby ktoś nie wszedł, bo wtedy kończy się to tak, że PiS będzie rządził samodzielnie. Przepraszam Panie Krzysztofie, tylko będę chciał dopowiedzieć. Są ludzie, którzy tam dobrze analizują i według nich Platforma, przecież koalicja przebije 40%, bo jakaś tam część, powiedzmy, waszego elektoratu lub tam PSL-u z Hołownią zagłosuje na koalicję, ponieważ twierdzą, że no nie za bardzo lubi pana Tuska, ale no, oni mają największe szanse i... Panie Maćku, a nie tak? Mógł pan wskazać mi jedną taką analizę z ośrodka badawczego z ostatniego roku? Jedną? Nie, to nie chodzi o ośrodek badawczy, tylko chodzi o... Powiedzmy, że są dziennikarze, których lubię z tego, jak oceniam, co się dzieje w strefie politycznej. Znaczy, zgadzam się z nimi, że no, wy, wasze ugrupowanie Polska, Partia Hołowni i pana Kośniaka Kamisza, no, słabo sobie radzicie. No. Czytam takie opinie lub nawet słuchałem, że no, wy to macie, no, ciężko wam coś idzie no, z sondażami, no. A co do PiS-u, Panie Krzysztofie, te 35% to ja bym w ogóle nie uwierzył. Słyszałem o twierdzi, że PiS ma poniżej 30%, że to jest taki zmanipulowany sondaż. Ale dobrze, to byłoby na tyle. Dziękuję. Przepraszam, ale muszę się do tego odnieść. To znaczy, można żyć w krainie bajek i czarów i myśleć o tym, że PiS nie ma 35%. Rekomenduję spojrzeć, ile osób na wiece PiS-u przychodzi. Można myśleć, jak w 19 roku przed eurowyborami, że PiS będzie miał 35-7%, a przypominam, zdobył 43%. Można mówić o tym, że ktoś komuś sobie źle radzi, ale na koniec kończy się to tak jak Lewica 7,67 w 2015 i PiS samodzielne zarządy, albo być realistą, który patrzy na sondaże w perspektywie roku. Ja nie mówię miesiąca, a roku. patrzy, że się sondaże nie zmieniają dramatycznie, patrzy, że jednak na ten PiS ktoś głosuje. Jeżeli chcesz go pokonać, chcesz stabilnie walczyć o to, żeby była większość, to licz głosy, a jednocześnie patrz na to, jak się rozkładają na mandaty. Skoro jednej listy się nie udało, choć przypominam wam, że Lewica chciała tej listy, to trzeba patrzeć, jak dojść do sytuacji, w której będziemy mieli większość, jeżeli chodzi o mandaty, a nie tylko procentowo sporo głosów. Bo cóż z tego, że będzie procentowo wyglądało to dobrze, jak mandatów nie będzie, bo ktoś nie wejdzie do parlamentu. Zwracam na te niuanse uwagę, bo oczywiście można mówić, bo jakiś komentator powiedział inaczej. Ale 2015 i 2019 rok świadczą o czymś innym dokładnie. I opowiadanie o tym, że dzisiaj PiS to już tam spadł w jakąś czeluść i ma poniżej 30%, moim zdaniem to jest życzeniowe myślenie, a nie myślenie realnej polityce. To ja tylko od siebie, Maciek, już damy głos następnemu słuchaczowi. Ostatnie sondaże dają PiS-owi twarde 37% i wszystkie, nawet Kantar, który pokazywał dużą bliskość opozycji i koalicji obywatelskiej i PiS-u, pokazał progres PiS-u. Dokładnie, bo PiS tak ma bardzo dużo pieniędzy. Ostatnio słyszałem, miał te badania, segmentację zrobił i teraz cały YouTube jest zasypany reklamami PiS-u, ale mniejsza o to. Michał, proszę bardzo. Chyba dzisiaj Michała nie usłyszymy. Wielka szkoda. Będziemy musieli coś pomyśleć i potestować. Seweryn, poczekaj sekundę. Michał, może napisz Michał pytania pod pokojem, to będzie łatwiej zadać. O, świetny pomysł. Dzięki, Krzysztof. A ja w międzyczasie chciałbym poprosić wszystkich o, kto jeszcze nie obserwuje naszego YouTube'a, na którym można odtworzyć wszystkie audycje archiwalne, naszego Facebooka i przypomnieć, że mamy Patronite'a. Ten Patronite służy nam wyłącznie do poszerzania zasięgów w internecie i wszystkie pieniądze z Patronite'a przeznaczamy na reklamę. I teraz oddaję głos Choinka, proszę bardzo. A dzień dobry, witam serdecznie. To skoro tyle kłopotów, to zacznę Adrianem, jak mnie słychać. Znakomicie. Dzień dobry. Jakub z Gdyni z tej strony, także Radio Rebeliant. Dobry wieczór, panie pośle. Trochę rozmawialiście o sondażach. Mi się trochę dzisiaj uśmiechnęło, bo Czas decyzji oglądałem. No i nie wiem, czy wszyscy żeście oglądali ostatni sondaż Ibrisu. No i wszyscy jako opozycja demokratyczna macie 231 głosów. Naprzeciwko was PiS, oczywiście z Konfederacją, bez większości. Także no, jednym głosem na razie, póki co. Ale nie o tym. Było już troszeczkę o programach i przyznam się szczerze, bardzo fajny punkt w waszym programie, punkt 76, czyli legalizacja marihuany i pozwolenie na małe uprawy, szacun, podziwiam. W programie Platformy tego nie zobaczyłem. Natomiast de facto moje pytanie jest nie o to. Jestem bardziej taki pragmatyczny i patrzący w przyszłość. Macie 155 punktów programowych. W punkcie 143 doczytałem, że planujecie, albo inaczej jest to waszym zamiarem, powołanie Komisji Prawa i Sprawiedliwości, która zbierze wszystkie naruszenia prawa przez władzę w latach 2015-2023 i opracuje specjalny raport dla organów ścigania. I teraz takie moje króciutkie pytanko, żeby nie było powtórek już tego, że kogoś nie było w Sejmie, nie wiem, że komuś karta nie zadziałała, tak? Albo że ktoś się pomylił i tak dalej, i tak dalej. My naprawdę jako społeczeństwo, przynajmniej to demokratyczne, chcemy tego jednego totalnego rozliczenia tych wszystkich ludzi, którzy, nie boję się tego powiedzieć, skrzywdzili nas wszystkich, głównie oczywiście kobiety. My chcemy tego rozliczenia. Ja bym chciał od pana takiej konkretnej deklaracji. Jeżeli na przykład, a to możemy znaleźć w programie tych 100 obietnic, 100 konkretów na pierwsze 100 dni jeśli chodzi o Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską, to tam już są konkrety, tak? Postawimy przed Trybunałem Stanu tego, tego, tego i tego i przeciwko temu, temu, temu i temu skierujemy wnioski do prokuratury. Czy wy jako Lewica, czy pan w tym momencie może się zadeklarować, jeśli, a zakładam, że tak będzie, wygrywamy jako opozycja wybory, tworzycie wspólny rząd, macie większość, krótka deklaracja, popieracie, czy znowu będą jakieś anse, pamiętamy case'y dwukrotne pana Ziobry i tak dalej, i tak dalej. My tego nie chcemy, nie chcemy takiej powtórki. Wasze zdanie jako Lewicy. Dziękuję i miłej nocy życzę. Dzięki. Ja trochę dłużej muszę na to odpowiedzieć pytanie, bo to Lewica przygotowała materiałów najwięcej w polskim parlamencie ze zgłoszeniem polityków do prokuratury. To Lewica głosowała między innymi za Trybunałem dla pana Ziobry wtedy SLD, polityków Platformy tam. Pamiętam, SLD w całości zagłosowało, tak. Tutaj wam oddaję, chylę czoła. Tak, oczywiście. To Platformy, pani Ewa Kopacz nie zdążyła z Alei Ujazdowskich przyjechać, czyli 4,5 minuty do Sejmu. Więc ja zwracam uwagę, że my nie mamy sobie nic do zarzucenia. Ta Komisja Sprawiedliwości i Prawa, o której pan powiedział, nasz raport jest gotowy. To znaczy warto, jakbyście sobie weszli na stronę, wpisali Komisja Sprawiedliwości i Prawa, raport Krzysztof Śmiszek i wyświetli wam się PDF. Tam są napisane zarzuty, które my zgłosimy i Trybunał Stanu to nie jest tylko to, to znaczy my tam mamy dla każdego polityka i polityczki, od pani Szydły, pana Morawieckiego, przez pana Kamińskiego, Wąsika, Ziobrę, wszystkie te rzeczy opisane, to znaczy my już złożyliśmy te wnioski. Wszystko jest okej? Wystraszyła mnie tylko znowu taka, nie wiem, zapowiedź, że dopiero powołamy, tak, która ustali. Ale to już to jest zrobione. Okay. Jeszcze raz wam odpowiadam krótko i bardzo mocno. Lewica najwięcej wniosków do prokuratury na polityków PiS-u ze wszystkich klubów parlamentarnych wniosła. Ja sam je podpisałem. Okej, ja to szanuję. Dziękuję za odpowiedź. A jutro podpisuję następny. Nie będę mówił dla kogo, ale następny podpisuję i będziemy ogłaszali to. Więc naprawdę my nie mamy sobie nic do zarzucenia. Super, fajnie, dzięki. Dzięki. Zanim oddam głos Bartowi, jeszcze zapowiem jutrzejsze dwie audycje. O 19:30 Mariusz Gierszewski, o 21:00 Agata Buczyńska, a dzisiaj bezpośrednio po tej audycji Sylwia i Kasia otworzą luźniejszy pokój, w którym chciałyby porozmawiać o konwencjach, które się odbyły w ostatni weekend. Serdecznie wszystkich zapraszam, a teraz oddaję głos Bartowi. Bart, proszę bardzo. Dobry wieczór wszystkim. Ja mam takie pytanie do pana Krzysztofa o wyjaśnienie, jakie jest stanowisko Lewicy odnośnie takiej sprawy, bo Lewica dosyć wyraźnie i głośno mówi o wycofaniu religii ze szkół. Natomiast dzisiaj w radiu usłyszałem jednego z kandydatów Lewicy mówiący o tym, że nie ma nic przeciwko utrzymaniu jako dyscyplin naukowych, bibliografii czy teologii. W związku z tym, jakie jest stanowisko Lewicy? Czy jesteście przeciwko religii w szkołach średnich, ale indoktrynacja na uczelniach już jest okej? Żeby była jasność, dyscyplina naukowa dotycząca religioznawstwa nie jest niczym nadzwyczajnym. My na Lewicy nie mamy problemów z tym, żeby naukowo ktoś chciał rozwijać się w takiej dziedzinie, jak chce. No a niech się rozwija, niech robi doktora. Dlaczego miałby nie robić? Ale ja mówię o teologii, nie o religioznawstwie. No ale jak jest taka dyscyplina, dlaczego mamy ją zamykać, bo co? Znaczy, ja nie rozumiem, tak uczciwie powiedziawszy, jestem sam doktorem nauk humanistycznych. Każdy, jeżeli chce na uczelni wyższej jakąś kierunek studiować, ja nie studiuję. Ważne, żeby państwo nie wchodziło z butami, żeby Kościół nie wchodził z butami w rolę kogoś, kto będzie wytyczne dawał, jak zarządzać tym państwem. I dlatego religia w szkołach nie, więcej angielskiego, dlatego kasa fiskalna dla księdza, dlatego likwidacja funduszu kościelnego, dlatego rozwiązanie dotyczące też rozwiązania konkordatu i jego renegocjacji, no to są rzeczy takie, myślę, fundamentalne, a jeżeli chodzi o to, żeby w jedną z dyscyplin naukowych była teologia, że ktoś chce napisać doktorat na przykład o tym, co w kościele mu się podoba, a niech pisze, co to nadzwyczajnego, nie widzę w tym nic żadnego problemu. Dziękuję bardzo. Ja przeczytam pytanie od Michała. Tak w skrócie, Panie Krzysztofie, czy pan wie, co się wydarzyło w Mińsku Mazowieckim? Chodzi o tę rejestrację. Wiem tylko tyle, że zostało złożonych 2900 podpisów i że zostało nieuwzględnionych ponad 900. Dlaczego? Nie wiem, złożyliśmy odwołanie i mają być tam nasi ludzie na miejscu i sprawdzać każdy podpis. Nie wiem, jak to jest możliwe, że unieważniono 1000 podpisów. Nie potrafię tego powiedzieć. Czy ma pan nadzieję, ma pan nadzieję w takim razie, wiem, że się uda, tak? Wiem, że zaliczonych jest 1940 podpisów, a niezaliczonych jest 900, więc no nie wiem, musi ktoś to przejrzeć. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. To jest dla mnie tak jak, no to jakaś dziwna sytuacja jest po prostu dla mnie. Jasne, dobrze, to będziemy czekać, co z tym odwołaniem. I drugie pytanie od Michała. Czym państwo kierowaliście się, że część kandydatów przewędrowała do zupełnie innych, nie swoich okręgów? Kierowaliśmy się tym, że mamy rozpoznawalne postaci, które w okręgach wyborczych startowałyby nie z pierwszych miejsc. Chcieliśmy mieć mocne jedynki, żeby ciągnęły listy, więc dlatego przenieśliśmy na przykład Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk z Wrocławia, gdzie mieliśmy dwójkę mocnych liderów, żeby liderzy podzielili dwa okręgi wyborcze i żebyśmy w tych okręgach wyborczych powalczyli ponownie o 2 mandaty. Jasne, rozumiem, bo już teraz to rozumiem, bo... Jest szansa, że nie uzyskacie takiego wyniku jak 4 lata temu i rzeczywiście może się zdarzyć, że te dwójki do Sejmu nie wejdą. Michał, wszedłeś na mówce, dasz radę coś powiedzieć? Teraz mnie słychać? Dobry wieczór. Tak, wreszcie cię słychać. To był mój błąd, bo była aplikacja w tle. Ja pociągnę wątek wędrówki posłów. Na przykład jest bardzo dziwne przeniesienie posła z Płocka do Warszawy 2. Posła, który był z Płocka, był w Płocku, był radnym Płocka, był bardzo ważną postacią, Arek Iwaniak, który przez chwilę był także w Radzie Nadzorczej MPK Łódź. A to już pomijmy tą wędrówkę ludów, to moje drugie pytanie polityczne. Co z relacjami państwo, kościoły i związki wyznaniowe? Jak to ułożyć zarówno w sprawach podatkowych, jak i w sprawach funduszu kościelnego, relacji politycznych, relacji majątkowych, bo mamy niezamknięte pewne relacje majątkowe, ale nie z Kościołem katolickim, żeby było jasne, z innymi kościołami. To znaczy, ja już trochę odpowiedziałem na to pytanie, to znaczy, jeżeli chodzi o relacje z Kościołem katolickim, to powinny one mieć charakter taki sam jak z każdym innym kościołem, to znaczy nie powinny być różne i żadna religia nie powinna wtrącać się do życia społeczno-gospodarczego. Jestem co do tego przekonany i koniec, kropka. Co do formatu największej religii w Polsce, chrześcijaństwa, które wpływa i wyznania katolickiego, które wpływa na polską politykę, no to ten rozdział powinien mieć charakter i gospodarczy, czyli powiedział pan fundusz kościelny, likwidujemy. Co do charakteru spraw związanych z wpływem księży, chociażby na religię, też już o tym dzisiaj powiedziałem, gdzie ona się powinna odbywać. Co do samego charakteru unormowania stosunków państwo-kościoły, bo tak to rozumiem, panie Michale o to pytał, ja jestem przeciwnikiem, żeby coś z budżetu państwa dopłacać, niech kościoły zbierają swoje środki finansowe i niech same się finansują. To jest według mnie najlepsza koncepcja budowania swojej tożsamości. Jeżeli chcesz i masz osoby, które będą ci wpłacały, to powinny to robić. Czy powinno to być uwarunkowane systemowo? Kiedyś SLD miało taką propozycję, że każdy mógłby wpisać organizację kościelną, która będzie mu część swoich podatków oddawała. To jest jakaś koncepcja, która też jest unormowania w zamian tego, że nikt nie będzie wtedy czerpał żadnych korzyści z relacji tego, że władza komuś coś dosypuje, dlatego że określoną religię reprezentuje. Okej, chodziło mi bardziej nawet o te specustawy, bo jest parę ustaw kościelnych niewykonanych, są jeszcze komisje regulacyjne, które są w polu, jest komisja żydowska, która jest w polu. Pytałem właśnie bardziej kompleksowo, jak z tymi małymi, co prawda, ale trudnymi relacjami się je uregulować, ale zostawmy to. Dobrze, Michał, bardzo dziękuję i oddamy głos Mirosławowi. Zapraszam. A dobry wieczór. Słychać mnie w ogóle? Bo mam dość słaby zasięg. Słychać mnie? Tak, tak, ja ciebie słyszę. Aha, słychać. Dobry wieczór. Ja mam do pana posła takie pytanie. Takie w sumie to jest pytanie, dlaczego państwo jako posłowie w danych okręgach, ja po prostu jestem zakulisowo, się zajmuję troszeczkę polityką i mam kontakt z wieloma posłami z różnych ugrupowań. I po prostu, dlaczego państwo nie wykorzystują sytuacji, czy jako lewica, czy jako opozycja względem PiS-u, w swoich okręgach problematyki ludzi, i gdzie ludzie po prostu siebie zgłaszają i posłowie PiS-u skrętnie to wykorzystują, wy tego nie wykorzystujecie, że oni po prostu rozmawiają poza kulisowo z ludźmi, czy potrafią sobie analizy polityczne biura poselskiego robić, a u państwa nie występuje to, wyście to jakby zaniedbali. Nie wiem dlaczego taki problem u państwa występuje i to mówię, to w różnych koalicyjnych, opozycyjnych partiach występuje ten problem, że po prostu przedstawiliście punkty swoje dosyć późno, a po prostu czy podszepnąć drugiemu koledze z drugiego okręgu gdzieś blisko, po prostu macie tam taką sytuację, spróbujcie to zrobić. Nie ma tych rozmów pozakulisowych, gdzie można wykorzystywać te sytuacje, gdzie można wygrać ją właśnie w tych okręgach względem wyborców, że po prostu zobaczą, o, ten poseł coś tam działa, coś tam występuje, coś tam robi. A tego nie ma, tego mi brakuje u państwa. Nie wiem, panie Mirku, czego panu brakuje. Ja wiem, ile my robimy w okręgach i wiem, jak są aktywni posłowie. Znam po sobie to. Ja odbyłem 400 spotkań przez 4 lata. 400 spotkań, a była pandemia. 400 spotkań. Znaczy były tam po 5 osób, było po 20 osób, po 10, więc nie wiem, czy mogłem zrobić więcej niż 400 spotkań, bo to jest rocznie po 100 spotkań, a jeszcze była pandemia, więc naprawdę, interweniowałem w sprawach małych i dużych. Byłem na protestach 7-osobowych i na strajkach i byłem na marszach, które miały po kilka tysięcy. Mówię oczywiście o Bydgoszczy i na Wrocławiu. Gdybym mógł powiedzieć uczciwie, czy mogłem zrobić więcej, to ja nie wierzę w to, że mogłem zrobić więcej. Znaczy ja to widzę na Śląsku taki problem, dosyć duży to jest problem, bo mówię, ja mam, rozmawiam z różnymi posłami z różnych właśnie mówię partii, rozmawiam i po prostu ja powiem panu tak, ja po prostu wykorzystuję posłów do swojej społeczności i to dla mnie nie ma znaczenia, która partia, z której partii jest poseł, jeżeli działa, no to jest okej, no to będzie promowany w tym kontekście. Tak, bardzo to popieram, to bardzo mi się podoba, co pan mówi. Jeżeli ktoś pracuje, to trzeba go wspierać, trzeba mu pokazywać. Jeżeli nie pracuje, to trzeba mu to wytykać. Pewnie tacy posłowie na lewicy też się znajdą, ale to już konkretnie w okręgach trzeba było ich szukać. Ja mogę panu powiedzieć, że jak obserwuję pracę klubu parlamentarnego, to widzę dużą ilość i jakość tych spotkań, która się odbywała. Ale jeżeli ktoś nie widzi, pan gdzieś kogoś pan nie widział, to prośba, żeby mu to wytknąć, zadzwonić, powiedzieć, napisać. Niech wie, że ktoś to obserwuje. Dobra, dziękuję za odpowiedź. Panie pośle, już jest prawie koniec audycji, ale jeszcze jest jeden chętny na zadanie pytania. Słuchacz, czy da pan radę odpowiedzieć na pytanie? Proszę bardzo. Umysł, to krótkie pytanie, proszę bardzo. Dobry wieczór. Miałem jakieś problemy z połączeniem. Dziękuję za głos. Witam, panie pośle. Panie pośle, takie szybkie pytanie na koniec. Nie ma tego wprawdzie w programie, ale jakie pan widzi rozwiązanie dla sytuacji na granicy białoruskiej? Tak na szybko. Dopóki będzie reżim Łukaszenki, nie widzę łatwych rozwiązań. Dopiero jak reżim coś się z nim zdanie, widzę, że są możliwości. Dzisiaj niestety my uważamy, że trzeba z jednej strony cały czas dbać o bezpieczeństwo tej granicy, bo może tam jeszcze jakaś część hybrydowego ataku w postaci uchodźców, którzy specjalnie będą przywożeni, może przyjść, a z drugiej strony też, jeżeli ktoś już przejdzie granicę, to nie można tych ludzi na siłę wypychać, bo to powoduje, że mogą umierać na granicy. Więc humanitarnie bym na to patrzył, ale granicę bym zabezpieczał, wzmocniłbym też Straż Graniczną. Przepraszam, to takie szybkie pytanie, uzupełniające. To dlaczego nie ma nic o tym w programie? Jest, to znaczy my specjalną rezolucję. Znaczy, mówi pan o programie, który tak, teraz o jest. Programie, ale... Tak, puszczonym w ten weekend. No tak, ale Lewica 4 lata też pracuje, to znaczy my zgłosiliśmy rezolucję i uchwałę polskiego parlamentu w tej sprawie, to znaczy pokazującą, jak to powinno wyglądać, więc jeżeli pyta pan mnie o dorobek, czy to mamy takie stanowisko, to sam je przygotowałem, więc mamy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Bardzo dziękujemy za spotkanie, panie pośle. No, tak jak powiedziałem już wcześniej, trzymam kciuki i to wszyscy trzymamy kciuki za dobry wynik Lewicy, bo każde ugrupowanie opozycyjne jest ważne, zwłaszcza w kontekście, tak jak pan już w międzyczasie też mówił, że PiS nie zapowiada się, żeby, no miejmy nadzieję, że uda się przeskoczyć PiS, no ale na ten moment sondaże na to nie wskazują, więc każdy wynik jest... To ja muszę się zatrzymać na chwilę, drodzy, żeby było optymistycznie. Znaczy ja wierzę, że opozycja wygra te wybory. Znaczy PiS może mieć dobry wynik, co dzisiaj sondaże pokazują, ale Platforma Obywatelska będzie miała dobry wynik, Lewica i Hołownia i zobaczycie, że to da większość. To znaczy będzie do ostatniej chwili walka, ale jestem przekonany, że na ostatniej prostej, jeżeli wszyscy powchodzą, to będzie zwycięstwo, które da nowe rządzenie i też jakość tego, że odepchniemy PiS od władzy. No właśnie tak, to jest kluczowe, co pan powiedział, że jak wszyscy wejdą, no miejmy nadzieję, że właśnie wszyscy wejdą. Życzę, żebyście unikali takich spotów, jak dzisiaj wypuszczony z prezesem. Bo to jest po prostu, no... no niech PiS takie wypuszcza, bo... PiS tak, ale wy unikajcie. Dobrze. I wszyscy na opozycji. Tego wam życzę i bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja porozmawiać. Mam nadzieję, że... oddajcie głos. W wyborach, więc pozdrawiam was ciepło, dziękuję za miłą rozmowę, też za emocje, ale czasami w polityce są ważne, bo to zawsze fajnie, jak też w emocjonujący sposób porozmawiamy. Miło było mi z wami spędzić te półtorej godziny. A ja dziękuję za zwarte odpowiedzi, nierzadkie to jest. I tak samo jak kolega, trzymam kciuki za to, żebyście spokojnie weszli z przynajmniej 10% do Sejmu. Uważam, że to jest bardzo ważne i trzymam kciuki za, jak już wejdziecie, za program mieszkaniowy, bo on jest dla mnie, moim zdaniem, jeszcze ważniejszy. I wszystkiego dobrego i dobranoc. Zapraszam zaraz na audycję Sylwii i Kasi serdecznie. Dzięki, dobranoc. Do usłyszenia.